Maneczko, wszystkim sesjom Ubyszak, ale właśnie będziemy rozpakowywać kartę diagnostyczną, która mi przyszła, dzięki której sobie ułatwię naprawianie komputerów, bo czasami naprawiam. A zobaczymy, czy to jest to, co myślę. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Nie, no i dobra, mamy naszą kartę diagnostyczną. O, ale zapakowana. Ale to nic. Zobaczymy, czy jest nasza karta. Jak wygląda? Mamy naszą kartę diagnostyczną. Tak wygląda karta diagnostyczna na USB. Tu mamy USB elegancko. Tu jakieś przyciski, nie wiem o co tu chodzi, ale zobaczymy. Bo tu jeszcze można pod tą kartę podpiąć coś innego. No ale dobra. Mniej więcej tak wygląda z wyświetlaczem, jeszcze od razu powiem. Tu nam wyświetla błędy od razu. Ta karta. Błędy możemy sobie sprawdzić na internecie czy gdzieś, co dany kod oznacza. Tu mamy kabelek. O, także tak to wygląda. Zapraszam do lajkowania i subowania piąteczka w Ubyszakal i niedługo pokażemy, jak działa ta karta. A podejrzewam, że bardzo dobrze, ale to za jakiś czas się pokaże. Następny filmik będzie pozdropiona w Ubyszakal. Karta diagnostyczna za chyba 25 zł z tego, co pamiętam, na eBayu. 25 albo 12. Do zobaczenia, pozdropionka.